Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku. Znowu trochę czasu mnie nie było, ale powiem Wam, że trudno ostatnio mam, żeby cokolwiek dla Was nagrywać, ale zjawiam się po raz kolejny z pewnymi ciekawostkami. O, patrzcie tutaj, kto tu się na dole znajduje. Nagrywam to już po Game 7 oczywiście. Słuchajcie, dwie rzeczy. A propos poprzedniego poradnika, tam gdzie miałem ten mikrofon taki średni, gdzie pokazywałem Wam, w jaki sposób uczyć się tych place'ów na krzyżaku. Zobaczcie, że tutaj macie coś takiego jak practice place. Jeżeli w to wejdziecie, wybierzecie sobie jakąś dowolną drużynę, to macie tutaj opcję krzyżak w prawo, change offense i wybieracie sobie dosłownie, które chcecie i możecie zobaczyć każdą zagrywkę, co oznacza, jak działa w praktyce. Weźmy sobie jakąś losową, na przykład tutaj trójkąt i zobaczmy, co się stanie. I zobaczcie, co się dzieje. Co? I to jest koniec tej zagrywki, że miałem rzucać, tak? Dobra. Aha, bo to jest izolacja, to nie, to weźmy sobie na przykład tą zagrywkę. O, zobaczcie, stawiam jakąś zasłonę, idziemy sobie tutaj na bok, idziemy sobie w drugą stronę, dącić z Jokiciem swoją drogą. No i tam jeszcze coś próbował komp wymyślić, ale wiecie, ja sobie tą akcję wykorzystałem. Zobaczmy, co komp. To jest tylko taki, a propos poprzedniego poradnika. Aha, że tutaj na trójkę miałem wyjść, tak? To zagrajmy to jeszcze raz od nowa, zobaczcie. To chodzi o to, żebym ja sobie walnął step backa po tym. No, i na przykład tego typu zagrywka. Tak mi się wydaje, że o to przynajmniej chodziło. To jest a propos poprzedniego poradnika. Dzisiaj rzecz ciekawa. Rzecz, o której wydaje mi się, że dużo osób nie wie. Czyli, jak zrobić alley-oop, ale od ziemi, kozłem. I to jest wbrew pozorom bardzo proste. I ja się stosunkowo niedawno o tym dowiedziałem i stwierdziłem, że Wam pokażę. Alley-oop, jak normalnie gramy, to wiemy, to jest dwa razy trójkąt. No i wciskamy kwadrat, żeby dobić piłkę. Natomiast jest opcja zagrania też od ziemi. I to jest wciśnięcie jednocześnie X-a i kółka. Zobaczcie. No. No. Aha. Czyli pewnie jak jestem w tym treningu, to nie mogę tego zrobić, tak? Dobra, to pokażę Wam to in-game. Dałem sobie poziom na ruki, żeby oni mi to jakoś specjalnie nie przeszkadzali. Teraz zobaczcie, zrobię pick and rolla i zagram tego aleja. X plus kółko jednocześnie, patrzcie. Pyk. Widzieliście już, co zagrał Kyrie Irving? Oczywiście oni mi tą piłkę przejęli, bo to podanie jest bardzo efektowne, ale bardzo łatwo jest je przejąć po prostu, jak tylko będzie jakiś zawodnik w zasięgu tego podania, to on wam to przejmie, ale pokażę wam jeszcze raz, że to działa. Zobaczcie. Widzicie? No oczywiście wyciąga rękę. Chcecie zobaczyć sobie, jakie będą animacje, to pokażę wam zaraz takie skróty z paru akcji, które mi tutaj wyjdą. Natomiast no to jest tyle, to jest tyle. Kończymy tak jak zawsze każdego alley-oopa. Chciałem wam tylko się z tym podzielić, bo z wami się tym podzielić, bo wydaje mi się, że to jest całkiem fajna rzecz i może być efektowna. Jak gracie z kumplem, żeby go tam jeszcze upokorzyć dodatkowo, to wiecie, to można sobie coś takiego zrobić. Dobra, to co? Teraz pora na skróty z takiej akcji.